chodziło przede wszystkim o rozpracowanie grupy przestępczej trudniącej się wyłudzeniami VAT-u na obrocie bejcą ognioodporną i panelami słonecznymi oraz ogniwami fotowoltaicznymi z innymi podmiotami, które faktycznie funkcjonowały na rynku. Towary miały być sprowadzane z Czech i Słowacji i za pomocą poświadczających nieprawdę faktur i towarzyszących im przelewów bankowych dokumentowany był fikcyjny obrót właśnie tymi towarami. Akcja zatrzymań została skrupulatnie zaplanowana. Blisko 100 funkcjonariuszy jednocześnie weszło pod kilkadziesiąt adresów w 5 województwach. Policjanci zatrzymali 2 liderów grupy przestępczej i 9 jej członków. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli broń i panele fotowoltaiczne, które były wielokrotnie wykazywane na fakturach przy fikcyjnej sprzedaży. Zabezpieczono też mienie należące do przestępców o wartości 2 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i zarzuty karno-skarbowe. Liderom grupy grozi do 15 lat pozbawienia wolności, a członkom gangu do 12. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci CBŚP planują kolejne zatrzymania i szacują, że straty Skarbu Państwa są wielokrotnie większe.